Jurek Owsiak w poniedziałek oficjalnie zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa WOŚP. Jest to potworny cios dla tysięcy Polaków, a teraz dziennikarka ujawniła prawdziwe powody podjęcia takiej właśnie decyzji. Jurek Owsiak od 27 lat pomaga najbardziej potrzebującym w naszym kraju. Przez ten czas udało mu się zgromadzić przeszło $1 miliard na cele charytatywne, głównie na pomoc chorym dzieciom, ale Owsiak nie zapomina również o seniorach. Mimo dużej krytyki skupionej wokół jego osoby, miliony Polaków nie mają wątpliwości, że działalność Owsiaka godna jest pochwały. Teraz pojawiły się konkretne powody odejścia dotychczasowego prezesa WOŚP. Dlaczego Jurek Owsiak odszedł? Jurek Owsiak swoją decyzję o odejściu ze stanowiska prezesa WOŚP przekazał niedługo po informacjach o śmierci Pawła Adamowicza. Jednocześnie w mediach społecznościowych pojawił się ruch #murem za Owsiakiem, do którego dołączyło wiele znanych osób. Dziesiątki tysięcy osób chcą, aby Owsiak nadal był twarzą WOŚP i nie rezygnował ze swojej dotychczasowej funkcji. Doszło nawet do tego, że działacz musiał zablokować swój profil na Instagramie, ponieważ każdego dnia dostawał setki wiadomości dotyczących jego odejścia. Dziennikarka portalu WP.pl ujawnia w swoim artykule dokładne przyczyny odejścia Owsiaka. Jak sama pisze, te informacje przekazała jej bezpośrednio osoba związana z WOŚP. Można zatem uznać je za wiarygodne. Jurek po prostu potrzebuje chwili spokoju. To bardzo stresujący czas. To, co wydarzyło się ostatnio, osobiście go dotknęło, podaje portal. Działacz mimo wszystko cały czas angażuje się w funkcjonowanie fundacji, ale chwilowo potrzebuje odpoczynku, aby całkowicie dojść do siebie po ostatniej tragedii. Jurek cały czas ma kontakt z osobami pracującymi w fundacji. Nieustannie się ze sobą komunikują, prowadzą rozmowy i dopilnowują kwestii związanych z tegorocznym finałem WOŚP-u. Jurek ograniczył kontakt z mediami, potrzebuje teraz spokoju, dodaje źródło cytowane przez WP. Nie ulega wątpliwości, że Owsiak potrzebuje teraz przede wszystkim chwili wytchnienia, aby złapać oddech i wrócić do normalnego życia. Jednocześnie poczucie wsparcia ze strony społeczeństwa, a tego bez wątpienia mu nie zabraknie. Miejmy nadzieję, że gdy cała sprawa się uspokoi, to Jurek Owsiak wróci, aby dalej nieść pomoc i nadzieję dla milionów osób.